Dobrze, kochani moi, słuchajcie, jest to gra, która się nazywa David The Rise of the King, czyli jest to biblijna adaptacja, znaczy biblijna adaptacja, jest to adaptacja biblijnego Dawida, który później stał się królem, ale zobaczymy, bo to wszystko w języku angielskim jest, jak to będzie tutaj przedstawione. Jest to gra robiona od 7 lat. Także zobaczymy, no, czy nasze dzieci powinny się uczyć na podstawie takich gier wiedzy biblijnej, czy będzie zamiana wina w wodę, wody w wino i tak dalej. Zagramy. Patrzcie, Samuel, Grazing Grounds. Zobaczmy to. Jest to gra, coś jak w Polsce kiedyś była taka gra z jakimś tam nauczaniem, nie wiem jak ona się nazywała. Ty, ale patrzcie! Ty, jakie tu jest praca kamery! Anna Telegi, Shubi Ata, Anna Tredibini Araiki. O, to jest normalnie profesjonalna sprawa, co tu się dzieje. Patrzcie, jak to wygląda, jaka tu platformówka. I better find a before lion dies. Dobra, no to gadają w swoim prawdziwym języku. Mamy tłumaczenie. Samuel 16:11, moi drodzy. Czytanie z księgi. Idziemy. Eliab. Owce są, moi drodzy, bezpieczne baranki. Follow me. Możemy się wspinać? Nie mówcie. O ja. To idziemy. Na lekcjach religii powinno być to ogrywane. Na ocenę. Kto lepiej będzie skakał na szóstkę. Jakiś skrót. O kurczę, jaki on skok wykonał. Do Betlejem. Checkpoint tutaj jest. Czekajcie, czy on wskoczył tutaj? O Boże, jak jest bugowane, dobra. Jaki efekt tutaj wody, ta głębia kolorów. Widać, że to na Unrealu stoi. Wspaniałość ogółem graficzna. To jest parkour do Betlejem. Mhm. Tak, to jest napisane w dziwnym języku dla nas. No staroaramejski czy jakiś tam, nie? Możemy pchać... O ja, patrzcie... Ja. Dobra. Idziemy. Nie mów, że to spadnie. Co tu się dzieje z tym? Czemu to... Okej. Tutaj jakaś historia jest cały czas opowiadana. Bardzo szybko te dialogi przemijają i... ten gościu przed nami to Spider-Man zdecydowanie. Dobra, jesteśmy zbyt niscy. On mówi generalnie, że powinniśmy znaleźć inną drogę. Aha, dobra. I teraz to musimy przesunąć w tą stronę w prawo. Kupiłeś EFT? To ładnie. Ej, to trzeba podesłać Makule. Musi w to zagrać Makula. Bo to są zagadki, moi drodzy, lepsze niż w Tomb Raider. Co? Dawid? Nie... Remember, he died here. Restart checkpoint. No dobrze, no.
Gdzie jest checkpoint? Halo. Omnama? Elai pori na balata? Niriyu diyuk manharati darka hahari. Darki hahari. Alu sadakta. Ilkohnaa alaiha hahari. Ikaata darkahu. Dobra, gościu, damy radę. Ty, nagle już zmienił się tutaj... Godzina jakaś zmieniła się, czy coś? Jesteśmy gdzieś dalej, niż powinniśmy być. Ty, zagadki... Ty, myśmy to podpalili w ogóle? Ja przejechałem z tym wozem. Co za gra! Rozwaliliśmy jakichś bożków. No, Bóg stworzył świat w 7 dni, a oni 7 lat robią grę. No, bo widzisz, no, my nie jesteśmy, kurde, bogami. No, teraz jestem ciekaw, co to wymyślili. Drzewo, które w dół rośnie, jak się złapiemy go? O, jaka fajna pałka. Fajne pnącze. Idziemy dalej. Moi drodzy. Musimy już wyjść z tej jaskini, ile można. Dawać te owce. Dobra, kolejny checkpoint złapany. O, patrzcie teraz, ten trójwymiarowe tło w tle. To jest zagadka, patrzcie co musimy zrobić. Coś nam nie wyszło, czekajcie. Aha, rozumiem, że oni nie przewidzieli tego, że ktoś może wejść pod spód i utknąć. No to... What?! Coś... Co jest z tą postacią? Czekajcie, to jest dobra gra. Dobra, musimy to zrestartować jakoś. Load last checkpoint. Bo nie damy rady. Ale czemu to się nie wczytuje? Co jest grane? Panie Dawidzie! O, teraz zadziałało. W końcu pchanie. Ty, to się nie da przeskoczyć przez to. Czajcie to? Nie można wskoczyć. Ale ja. Nie działa wczytywanie checkpointów. Zepsułem grę. No to musimy poziom, ale star level, aż się boję, co wszystko od nowa? Etu! O, jedna owca uciekła. Dobra, wystarczy mi, moi drodzy. Bardzo fajna adaptacja biblijnych wydarzeń. Myślę, że powinni to dołączać zawsze do małego gościa niedzielnego w kościele. Też fajnie by było, jakby na rekolekcjach coś takiego nam dorzucali jako na płytce. No fajna, fajna, fajna ogółem sprawa.
كشاري حشابتي كين حياتا ربي رفوندا.